Od 3 lat obowiązuje w polskim prawie służebność przesyłu. W praktyce służebność ta polega na tym, że właściciel obciążonej nieruchomości toleruje na swoim terenie istnienie urządzeń i instalacji elektroenergetycznych, a właściciel urządzeń przesyłowych ma prawo korzystania z tej nieruchomości w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji i remontów. Służebność powinna być ustanowiona na podstawie umowy pomiędzy właścicielem nieruchomości a zakładem. Zdarza się jednak, że właściciele instalacji i urządzeń elektroenergetycznych odmawiają zawarcia jakiejkolwiek umowy. No to przede wszystkim trzeba zaznaczyć, że służebność przesyłu jest ograniczonym prawem rzeczowym i zasadniczym sposobem jej ustanowienia jest zawarcie umowy pomiędzy przedsiębiorcą a właścicielem. Jak sama nazwa mówi, umowa to jest porozumienie pomiędzy 2 stronami. Jeśli jedna ze stron się nie zgadza, wówczas powstaje problem. Problem ten można na gruncie obecnych przepisów prawnych dosyć łatwo rozwiązać, dlatego że każdej ze stron, w tym również właścicielowi, przysługuje roszczenie o ustanowienie służebności gruntowej za stosownym wynagrodzeniem. Roszczenie to kieruje się do sądu. Trzeba wnieść wniosek do sądu o ustanowienie służebności gruntowej i wtedy sąd po przeprowadzeniu stosownego postępowania nieprocesowego, bo to postępowanie toczy się w trybie nieprocesowym, ustanawia właśnie taką służebność gruntową za stosownym wynagrodzeniem. Od momentu wprowadzenia służebności przesyłu każda inwestycja związana z budową infrastruktury rodzi konflikty pomiędzy przedsiębiorstwami sieciowymi a właścicielami działek, którzy zwykle nie pozwalają przeprowadzać robót na terenie swoich nieruchomości albo żądają milionowych odszkodowań. Kiedy właściciel nieruchomości, na której zostały postawione instalacje i urządzenia elektroenergetyczne, może domagać się odszkodowania od zakładów sieciowych? Kwestia odszkodowania za ustanowienie takich urządzeń przesyłowych nie jest kwestią prostą. Przede wszystkim właśnie potocznie mówi się, że jest to odszkodowanie. Tak naprawdę trzeba by tutaj mówić o wynagrodzeniu za bezumowne korzystanie z gruntu. Jest to możliwe, dochodzenie takiego wynagrodzenia wtedy, kiedy te urządzenia przesyłowe zostały ustawione na nieruchomości bez tytułu prawnego, czyli wtedy, kiedy przedsiębiorca nie miał tytułu prawnego do tego, żeby te urządzenia ustanowić. Takie wynagrodzenie, podstawą do ustanowienia takiego wynagrodzenia, do żądania takiego wynagrodzenia są oczywiście przepisy kodeksu cywilnego, tutaj przede wszystkim artykuł 225.